Witamy Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Jest to nowo powstały obiekt o powierzchni 7000 m2, gdzie przez 7 dni w tygodniu możecie zobaczyć 300 samochodów. Niektóre są nieco dziwaczne, inne w trakcie remontu. Kolejne są prawdziwymi legendami. Znajdziecie u nas samochody znane z telewizji czy chociażby z kina. Zobaczycie też regał z prawdziwymi maluchami. A dla maluchów przygotowaliśmy interaktywne atrakcje tylko u nas. Zjeżdż w barze PRL. Oprócz tego ponad 100 motocykli, motorowerów i rowerów, ponad 50 działów tematycznych PRL. Tak, sztućce na łańcuchu też u nas są. To wszystko w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Zapraszamy! A w dzisiejszym odcinku mamy kolejny eksponat do muzeum. Jest to Mercedes 280 SE, który trafił do nas z pewnym cieknącym problemem. Odwiedzili nas uczestnicy charytatywnego rajdu Zośki. Dobra, jakiś zbiorowy okrzyk, coś takiego. A ja odkryję swoje prawdziwe oblicze w Chevroletcie C20. Ale powiem Wam, że wychodzi ze mnie redneck. Czyli nie mówię, że on jest na co dzień we mnie ukryty jakoś gdzieś tam głęboko, ale... Ale zaczniemy ten odcinek od bardzo ważnej sprawy. Siemaneczko, mam fajne wieści. Kolejna dobra informacja z naszego muzeum. Dzisiaj właśnie firma przyjechała do nas na montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszymy. Ja zaraz dam głos Rafałowi, który tutaj ją montuje, który ją wykonywał. A jeszcze musimy chwileczkę się uzbroić. Jutro składamy do UDT, Urzędu Dozoru Technicznego, więc myślę, jakby ktoś był z Wrocławia, z Urzędu Dozoru Technicznego i tam jakbyście szybciej przyjechali, bo wiem, że macie do 30 dni, jakbyście szybciej przyjechali na odbiór, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Poznajcie Rafała. Rafał Wam opowie od strony technicznej naszą windę. Witam, nazywam się Rafał Piesiecki, jestem właścicielem i reprezentuję firmę Aerotech. Właśnie robimy takie platformy dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy w trakcie montażu, także tam jeszcze ona będzie ubrana, oklejona, wyregulowana i oddana do użytku. No plus to, co tam tutaj Pan Tomasz wspomniał o zgłoszeniu do UDT. To jest platforma pionowego podnoszenia o napędzie hydraulicznym pośrednim. Jest prosta w użytkowaniu, w budowie ma teraz tutaj, ta wersja jest wersją kątową. Wjeżdżamy z tej strony, na górze jedzie na górę, wyjeżdżamy w tamtą stronę na przystanku górnym. Ma przywołania, przywołanie dolne. Furtkę otwieramy w ten sposób. Zamykamy. Jeśli chodzi o obsługę, mamy przycisk jazdy góry oraz jazdę dół. Na przystanku górnym też mamy tak samo przywołanie górne, także można ją z dolnego przystanku przywołać na górny przystanek. Tutaj jest całe serce urządzenia, czyli agregat. Jest z akumulatorem, także w razie braku prądu to z urządzenia można skorzystać, wjechać, zjechać. Ja jestem zadowolony, cieszę się, że tutaj możemy zamontować. A wiesz, jak długo czekaliśmy? To co, jedziemy na górę? Jedziemy na górę. Ona jest teraz na tym awaryjnym zasilaniu. Tak. Bo jeszcze nie podłączyliśmy ją do sieci. Teraz akurat ona jest podłączona, ale tam też przez... A, tu jeszcze osłona przyjdzie, dobra. A, przyjdzie jeszcze osłona, zostanie oklejona. Dojdzie tutaj na przystanku górnym. To jest pierwsza, bo my tu będziemy kilka takich chcieli jeszcze zamówić. Także, żebyś wiedział. No, na razie dla nas najważniejsze, żeby już jedna była, żebyśmy mogli już tutaj też osoby wpuszczać na górę. Tutaj ten podejść jest wykonany. Tutaj wychodzimy na przystanku górnym. No dobra, i wyjeżdżamy oczywiście. Wyjeżdżamy, tak. Tu jeszcze tą blaszkę zamontujemy. Tak, i tu będziemy mieli też przywołanie, sterowanie. Przywołanie już tutaj jest dobra. W miejscu. Bramka jest regulowana. No dobra, no to co? No to bardzo Ci dziękujemy. Zjeżdżamy na dół. Ostatni test. Tutaj jeszcze osłony pomontujesz, jeszcze widzę, masz parę rzeczy do zrobienia, ale bardzo się cieszymy i zapraszamy osoby niepełnosprawne już do naszego muzeum. Swobodnie możecie się poruszać. Na górze, na piętrze mamy całą ekspozycję czasów PRL-u, wystawa ogromna, także też fajnie, że możecie już tam wjechać sobie. W dalszej części muzeum będziemy jeszcze montowali kolejne windy, ale teraz już na tej jednej windzie możecie tak naprawdę 100% już ekspozycji zwiedzić. No, a już planujemy rozbudowę muzeum, więc chcemy ten taki system też wind i ścieżek dla osób niepełnosprawnych polepszyć, powiększyć. Także tak to będzie wyglądało. Można tą rurkę, czekaj,
Można tą rurkę od dołu, jeżeli ktoś tutaj siedzi na wózku, tak? Tak, można od dołu lub albo od góry. Lub od góry, tak. No i tu zjeżdża platforma i wózkiem się zjeżdża. Furtka się podnosi do góry. I jesteśmy na ścieżce dolnej. Rafał, dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. No, fajnie. Także dziękujemy, pozdrawiamy widzów. Hejka, pa. Pozdrawiamy, cześć. Muzeum odwiedził Paweł, którego możecie kojarzyć z odcinka o Syrenie 100. Teraz przyjechał do nas Chevroletem C20. Zobacz, jaki to ma promień skrętu, ledwie tu się wyrabiamy. Kamil, lewo w prawo? A lewo. Lewo. Idziemy w lewo, Chevroletem C20. Z 1978 roku, wersji Bonanza, wersja wyposażenia Bonanza. Pojemność silnika 7,4 litra, oznaczenie 454, także jest się czym odpychać. W serii gdzieś znalazłem jakieś informacje, że to ma coś koło 500-500 Newtonów chyba. I bodajże 230 koni. Tylko to są takie tłuste konie, jak wiemy w amerykańskiej motoryzacji. To nie ma nie wiadomo jakich spektakularnych osiągów, ale przy delikatnym naciśnięciu pedału gazu to auto już sobie tam jedzie i bardzo fajnie, dynamicznie rusza ze światłem. To jest jedno z aut, które posiadam, którym mógłbym jeździć na co dzień, bo Syreną, która jest u Was zresztą, no gdzieś tam jeździłem, ale to mówię, to jest bardziej walka niż jazda, natomiast tym to jest naprawdę przyjemna jazda. Skrzynia automatyczna pracuje bardzo dobrze. Tutaj włożyłem inną skrzynię, troszeczkę mocniejszą i lepszą. Ale jest taki klimacik tego wozu, to popatrz, jest naprawdę coś. Popatrz się na to, tu paluszek, mała kierownica, zaraz zobaczymy, tutaj jest teren zamknięty, jakiś przemysłowy. Aha. To tak delikatnie, nie będziemy szaleć. To co, to ja może wyjdę, co? Czy nie, co no chcesz zrobić? Zrobimy, ruszymy sobie po prostu takie. O! Ciąg na bramkę. No, przyzwoicie, dynamicznie, w ruchu ulicznym nie odstajesz na światłach, także wręcz powiem szczerze, że nawet tam jesteś w stanie pierwszy ruszyć, więc coś bardzo przyjemnego. Przesiadamy się teraz, przetestujesz sobie. Ja? No oczywiście, że tak. Mało kiedy masz okazję, no to tu zrobimy tak, żeby... Ja nie wiem, ja przy tym kanale to po prostu... Każdy miał jakąś radość z tego. Czyli co, ty za kamerę, tak? Tak, tak. Mhm. Oj, widzowie, mi to się darzy w tej robocie. O, jak mi się darzy w tej robocie. No, dobra. A tu na pace mamy takie imitację dystrybutora paliwa i koło, bo jedziemy na Custom Convent, więc to będzie jako taka dekoracja. Stara puszka po oleju. Jest. No dobra. Dobra. Panie Kamilu, jedziemy. Drive'a odpalamy. Ale faktycznie jest ta kierowniczka. Znowu kierownica, no nie? Ojejku! Ale jest dziwne uczucie, bo prowadzi się na ogromną gablotę, ale z taką ogromną lekkością. Tak. Jak normalne auto. Jak normalne, tak. O, ja sobie tak to wyobrażam. No i to jest do tego, takie kruzowanie, więc miękka kanapa. Co? Tylko hamulec jest bardzo ostry, trzeba się przyzwyczaić, naciśnij. A, faktycznie, no jest taki... Szybko, mocno bierze. Tak, szybko, mocno bierze. Jak pasażer jest nieprzygotowany i ewentualnie miałby niezapięte pasy, to zęby na desce rozdzielczej mogą zostać. Na górze mamy Kapitana Amerykę jako dekorację i ikonę takiej motoryzacji. Ale powiem Wam, że wychodzi ze mnie redneck. No, aż by się chciał jakąś muzykę country odpalić. Aż by się chciało. Czyli nie mówię, że on jest na co dzień we mnie ukryty jakoś gdzieś tam głęboko, ale... Ale naprawdę jest takie poczucie. To jest to. To jest klimat, to. Prawda? Jest tego klimat. No, tego można z zewnątrz.
Czasami jest, wiesz, jedzie auto, patrzysz z zewnątrz, nie rozumiesz, nie, o co w tym wszystkim chodzi, ale tak siedząc w środku, to jest coś kapitalnego. Okienka pootwierane, tutaj sobie też wieje, przyjemnie. O! No, hamujemy. Tu pan zahamował. No ale widzisz, hamulce są bardzo dobre, także tutaj nie ma problemu, nikt nie powie, że stare auto nie hamuje. Super. No i jedną rączką kierowniczka poduszkiem się kręci. To jest chyba tak zrobione, chyba tak, specjalnie, żeby tak sobie jedną ręką tutaj, drugą ręką tutaj. No wiesz, tutaj kobiety obejmujesz i jedziesz, no nie? No, a że w Stanach są kobiety dużego gabarytu, to jej kanapa... Jest, w Stanach jest wszystko XXL, prawda? Wszystko XXL. Aha, i tutaj woltomierz, ciśnienie oleju, zegarek, temperaturka, to na przebitkach pokażemy. Tak jest. Klimatyzacja, tak, radio. Oryginalne radio Delco. Tak, i oryginalne CB radio. Oczywiście to u nas nie działa. Może kiedyś to jakoś przerobimy, przestroimy, także zobaczymy. Wracam na swoje miejsce. Dokładnie, zamieniamy się. No pięknie, dziękuję. No i co, jedziemy. Pomyśleć, że to ma 46 lat. No ale mówię, to jest jedno z niewielu moich samochodów, którym mógłbym jeździć na co dzień, bo jest dobry hamulec, jest dobre przyspieszenie, dobre wspomaganie. Zostałe samochody, tam lata 60. powiedzmy, no to brak wspomagania, jakieś tam problemy typu na przykład Dodge Desto, którego posiadam z 63 roku, hamulce 4 bębnowe. No to hamowanie to jest takie, niby hamulec bębnowy dobrze hamuje, ale ten pedał jest już taki powiedzmy twardszy trochę i jak miałbyś tym jeździć po mieście w normalnym ruchu ulicznym, gdzie korki są wiemy jakie, co 5 metrów musisz ten hamulec naciskać sprzęgła, czasami są twarde, no to umówmy się, że taki automat, no to jest naprawdę klasa. We mnie za kierownicą odezwał się redneck, czyli amerykański wieśniak. Teraz odezwie się polski Janusz. Powiedz mi, ile ta przyjemność kosztuje, jeżeli chodzi o zużycie paliwa? No, w zależności od stylu jazdy. Ja raczej staram się spokojnie jeździć, bo jednak to kruzowanie, ta jazda spokojna daje najwięcej frajdy. Natomiast to auto potrafi spalić do 30 litrów benzyny. Więc 30 litrów benzyny, no to jakaby przejażdżka nie była, to są setki złotych, no nie? To jedziesz gdzieś na jakiegoś kruza, na coś, to mówię, parę stówek na samo paliwo jesteś w stanie zostawić. No bo 30 zł, teraz tam 6 z dużym haczykiem, to powiedzmy pi razy oczko, 200 zł za 100 km, czyli 2 zł za kilometr. No, jeszcze tam przegazówkę zrobiliśmy, to jeszcze więcej. Ja się śmieję, że każda przegazówka to jest 30 zł. 78 rok, klimatyzacja, wspomaganie. I farmer jechał na pole. W aucie roboczym. No tak, bo to wiesz, farmer jechał objechać swoje rancho. Nie wiem, zabierał jakieś tam narzędzia, naprawiał ogrodzenia, tak jak to na tych filmach reklamowych było. I on sobie mógł ubrać koszulę i jechał z włączoną klimą. No to... Jest takie powiedzenie teraz, właściwie cytat, bardzo często używany, że są rzeczy, które się opłaca, ale niekoniecznie warto. Tak jest. I są rzeczy, które warto, a niekoniecznie się opłaca. No i to jest ta druga z tych rzeczy. Dokładnie tak. I to ja cały czas o tym mówię. Jeżeli coś tylko... To jest to samo, co ja powiedziałem z tym z wejściem do muzeum. Jeżeli kupisz bilet i tylko jedna rzecz sprawi ci radość, to warto. To już jest okej. To jest już okej. To już warto, bo to mówię, w takich różnych dziwnych czasach znaleźć coś, co cię cieszy i co daje radość, czasami jest ciężko, a mówię, tutaj przyjeżdżasz do miejsca, no pokaż, jak podjeżdżamy, co tu się będzie działo. Teraz macie parking wolny, bo traktory mają zjechać, ale ludzi to jest cała masa po prostu. Auta postawiane, poparkowane wszędzie.
Kolekcja muzeum powiększyła się o pierwszą generację Mercedesa klasy S. Auto niestety ma bardzo irytującą usterkę. Jednak zanim przejdziemy do tego tematu, to minister Leszek ma jak zwykle pytanie fundamentalne. Jak zamiatać? Do siebie czy od siebie? No właśnie, o to jest pytanie. Czy zamiatamy do siebie czy od siebie? Bo zdania są podzielone i no musimy to wyjaśnić, jak to rozwiązać, ten problem. Powiedzmy, że frakcja młodsza mówi, że do siebie, a frakcja z grzeczności bardziej doświadczona od siebie. Ja mówię od siebie, bo mam wtedy buty czyste, nogawki i skarpetki. Zademonstruję. No. Jeżeli ktoś nie zwracał na to uwagi nigdy, to niech patrzy. Tak się zamiata do siebie, tak? No jak? Pod nogi sobie do butów. Chyba, że coś cennego jest, prawda? No to wtedy tak. To wtedy w buty nabierzesz trochę, ale resztę trzeba od siebie i przede wszystkim powoli się zamiata. Druga rzecz, że w kółko. I wtedy wychodzi w środku kubka. W kółko ale się, w koło. Ale ty w kółko musisz chodzić, a tak jak Dawid zamiata, no to on sobie stoi w jednym miejscu i z kółka ściąga. No nie wiem, czy w jednym miejscu jest zamiatanie. Da radę. No nie, on stoi w tym miejscu, gdzie ty teraz stoisz. No i sobie do siebie, kręcąc się, ściąga, nie? Więc... Tak o? No. To może tak jak policjant sprawdza, czy są zapałki w tym, w pudełku. To nie pudełkiem rusza, tylko głową rusza. No nie. Dajcie spokój, luź. Dobra, przejdźmy do tego Mercedesa. To idziemy do Mercedesa. Szczegóły zamiatania ustalimy później. Bo widzowie, mamy kolejny eksponat do muzeum. Jest to Mercedes 280 SE. W116, tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, W116 to jest w bardzo atrakcyjnym kolorze. Jest tutaj interesujące wnętrze. Te kanapy, te fotele po prostu da się tutaj podróżować na pewno w bardzo komfortowych i wygodnych warunkach. I jest no niesamowicie, naprawdę jest to niesamowicie przyjazne wnętrze i bardzo ładne. Bardzo ładne. W połączeniu ten kolor wnętrza z kolorem nadwozia po prostu coś pięknego. Ale ciekawe, czy w ogóle dzisiaj można S-klasę zamówić w takim pistacjowym kolorze? Bo wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy kolor za bardzo oryginalny. Być może, nie wiem, nigdy nie myślałem o zamawianiu nowej S-klasy, ale jak kiedyś będę zamawiał, to na pewno dam o tym znać. Robimy taki mały serwis olejowy. Jest to skrzynia tutaj automatyczna, więc będzie nowy olej w skrzyni biegów, będzie nowy filtr w skrzyni biegów, olej w silniku, filtr olejowy w silniku. Filtr powietrza już był wymieniony, świece są nowe, kable nowe, aparat zapłonowy przejrzany. Jest to samochód na mechanicznym wtrysku. Nie każdy może dzisiaj o tym wie, ponieważ tych wtrysków już się dzisiaj nie montuje. Są to tematy z dawnych lat, gdzie w samochodach Audi, Mercedes, BMW montowały takie zasilanie właśnie tych silników. To jest ten słynny Gadgettronic? Gadgettronic, tak. Rzadko kto to naprawia. Lepiej, żeby się nie psuło, ale czasem trzeba to regulować. Nie jest to prosta rzecz, ale jeżeli działa, to jest skuteczna. Dobra, ale wiem też, że tutaj poświęciłeś dłuższą chwilę na naprawę innej usterki. Tak, usterka tutaj była bardzo nietypowa, ponieważ wyciekała benzyna. Mimo tego, że auto dużo pali, to jeszcze jak benzyna wycieka, to już nie jest dobrze. Wyciągaliśmy bak. Zbiornik paliwa się tutaj trzyma na czterech takich nakręteczkach. One są tutaj przymocowane przy nadkolach. Od góry jest wskaźnik przymontowany. Od dołu jest jeden wąż zasilający, powrót i odpowietrzenie, więc mamy cztery węże do odkręcenia i zbiornik wychodzi. Tu jest taka harmonijka, ale ona jest na tyle elastyczna, że można ją wyciągnąć. No i zbiornik został sprawdzony na szczelność. Okazało się, że jeden z węży jest... Czas go dopadł. Tutaj możemy pokazać. Tak wyglądały obejmy, wąż, więc no niestety to było przyczyną wycieku. I będziemy próbować dzisiaj na pewno odpalenie, bo to znowu mamy układ też częściowo pusty paliwowy. Musi się napełnić, mimo tego, że tu jest pompka, to też musi się ten układ napełnić, żeby on jest dosyć duży, długi, samochód jest długi, tych węży, rurek jest sporo.
Także będziemy go odpalać, po odpaleniu będziemy zagrzejemy go, sprawdzimy oczywiście, czy na pewno tam jest wszystko w porządku z tym paliwem jeszcze, żeby mieć pewność, no bo to jednak jest benzyna, i przejdziemy do spraw olejowych i do filtrów. Także tak to wygląda, tak wygląda Mercedes, bardzo, bardzo ładny. Proszę zauważyć tutaj te dodatkowe nad zderzakiem narożniki. Bardzo stylowe, mi osobiście się bardzo podobają. Są to takie wpusty i przedłużenia na bocznych częściach samochodu do samego koła. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Rzeczywiście podróż taką S-klasą może malować uśmiech na twarzy. Natomiast prawdziwe szczęście daje pomaganie innym. I właśnie w tej sprawie wystartował charytatywny rajd Zośki. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest za wydarzenie pod muzeum dzisiaj? Dzisiaj jedziemy rajdem charytatywnym Zośki i pomagamy dzieciom chorującym na raka. Czyli zbieramy kasiorę, bo trzeba jej dużo. A skąd, dokąd? Wystartowaliśmy ze Śląska, czyli dokładnie z Mysłowic. Przyjechaliśmy pierwszy przystanek w Oławie. Dzisiaj ruszamy do Sępólna Krajeńskiego, czyli jedziemy na Pomorze i finalnie meldujemy się w Czersku jutro. I powiedz mi, jeżeli ktoś z widzów chciałby Was wspomóc, to w jaki sposób to może zrobić? Na się pomaga, wystarczy wejść. Tutaj jest link razem dla chorych dzieci. Można sobie wbić, albo zbiórka jest pod też hasłem jedziemy dla chorych dzieci. Tam można wejść, na się pomaga, odpalić jakąś złotóweczkę. Każda złotówka się liczy, bardzo ważna, za którą będziemy ogólnie już bardzo serdecznie dziękujemy w tym momencie. Jeżeli ktośkolwiek płaci, ale zachęcamy, bo warto pomagać, dobro wraca, słuchajcie. Dlatego my też ruszyliśmy w tą podróż, żeby zwrócić na to uwagę, żeby tym dzieciakom pomóc. Damy radę. Powiedz mi, jakie ciekawe samochody biorą udział w tym wydarzeniu? No i jest, no to ja jadę z naszym standardowym maluszkiem, jest Trabant, jest Mercedes, jest następny maluszek, jest Skoda, jest Garbusek, jest Mazda, jest elektryk, Audi, rajdówka, słuchajcie, to jest bardzo fajne auto, chodź, ja ci pokażę coś, rajdówka, świetna rajdówka, słuchajcie, tak, dosyć, że jest to elektryk, to jeszcze dodam, że rajdówka jest w automacie, słuchajcie, patrz, w automacie, no rewelacja. To jest cukierek na naszym rajdzie, tam jest właściciel tego samochodu i cudowna ekipa. Znaczy to ogólnie są fantastyczni ludzie, którzy wyrazili chęć ruszenia tym rajdem dla tych chorych dzieciaczków. Mamy nadzieję, że słuchajcie, za rok będzie nas dużo więcej. I też będziemy tutaj właśnie w Oławie, na pewno w muzeum przyjedziemy, pozwiedzamy, zobaczymy jak kolekcja się powiększyła, co nowego zaproponujecie naszym gościom i nam. No i mam nadzieję, że jeszcze więcej kasiory będzie, tak jak jest to rajdem koguta, z roku na rok coraz więcej. No to serdecznie zapraszamy i oczywiście sukcesu życzymy. Nie, dziękuję. Dobra, jakiś zbiorowy okrzyk, coś takiego. No i coś pięknego!